I to ja mówiłem, żeby tak trochę mnie wyszczuplić. I pamiętam, jak wymyślałaś właśnie, że on się nie do końca tu chciał na tej konstrukcji układać, i wymyślałaś tu haftkę, tu jakieś jety, i się okazało, że takie trzy proste myki zrobiły tak, że ten kołnierz rzeczywiście się trzymał. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14, a dzisiaj rozmawiamy w Pracowni Krawieckiej w Teatrze, a moją i Waszą gościnią jest Katarzyna Janczyk-Karasińska. Witam Cię serdecznie, Kasiu. Witam. A dlaczego jesteśmy w Pracowni Krawieckiej? Bo Kasia jest jedną chyba z najbardziej zapracowanych krawcowych w Warszawie. Kasia, to, że robisz kostiumy, że szyjesz kostiumy do różnych programów, do filmów i tak dalej, o tym powiemy w drugiej części naszej rozmowy. Natomiast jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się już w młodości. Zawsze bardzo mi się podobało, podobała mi się moda, podobało mi się mama moja. Szyła, więc podglądałam jako dziecko, co ona robi, i poszłam do szkoły, której zaczęłam się uczyć fachu. Czyli poszłaś do Technikum Krawieckiego? Liceum Młodzieżowego. Liceum Młodzieżowego, tak? Tak. To w Warszawie? W Warszawie, na ulicy Kazimierzowskiej. Ano chyba jeszcze jest. Jest. To jest szkoła z tradycjami tak naprawdę, dużymi tradycjami. Którą ukończyłam już bardzo, bardzo dawno. nie mówimy kiedy, dobra. I w latach 80. Otworzyłyśmy razem z mamą pracownię krawiecką, która była do 89 roku. Później była malutka przerwa i miałyśmy drugą pracownię krawiecką. A w 1997 roku zaczęłam współpracować z kostiumografką Izą Izbińską, z którą pracowałam przy filmach reklamowych. Później się zaczęły programy telewizyjne, taneczne i zaczęłam pracować też przy filmach fabularnych. Ja wrócę do tych lat 80., do tej pracowni krawieckiej. Co z mamą w tej pracowni szyłyście? Szyłyśmy, to były tak zwane usługi miarowe. Czyli wtedy szyłyśmy po prostu dla klientek, ale to był czas, w którym nie było nic w sklepach, więc panie wyciągały materiały z szuflad i przychodziły do nas szyć. Czyli co, to były garsonki? To były sukienki, garsonki, ubrania jeansowe nawet. I przychodziło dość dużo bardzo fantastycznych ludzi, których poznałam. Między innymi Lidka Popiel, Andrzej Pongowski. Andrzej Pongowski też zamawiał sukienkę? Nie. Ale przychodził robić drobne przeróbki. Aha. Stasio Sojka, także było trochę takich znanych osób. Czyli miałyście taką pracownię krawiecką, która nie dość, że szyła na miarę, to jeszcze robiła przeróbki krawieckie. To, co gdzieś tam zanika tak naprawdę w Warszawie dzisiaj, i szycie na miarę, i przeróbki krawieckie, czyli skracanie spodni, spódnic, rękawów w marynarkach, wiem najlepiej, o czym mówię, bo mam taki wzrost, jaki mam, i zawsze te rękawy, jak marynarka jest dobra w klacie, to te rękawy jakoś tak dziwnie są zawsze za długie. Najdziwniejsze zlecenie z tamtych czasów? To były wtedy pierwsze wybory chyba Miss Polonia. Aha. I pierwsze dziewczyny, które przychodziły uszyć sobie wtedy ubrania, bo organizator im tego nie zapewniał i one musiały własnym sumptem, tak jak to się mówi, sobie to zorganizować. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że kobiety wyjmowały z szuflad materiały, no bo to był ten czas, kiedy tych materiałów też tak
No nie było ale tak na miały, bogato, ale gdzieś skądś sprowadzały, przywoziły. Tak, sprowadzone. A najtrudniejszy materiał, jaki musiałaś szyć w tamtych czasach? Bo to są czasy, kiedy jednak wełna, jakby te wszystkie sztuczne tkaniny jeszcze nie były tak popularne. Tak, wełny. Wtedy dość dużo szyło się garsonek wełnianych. To był taki czas właśnie, że wełniane garsonki. A powiedz, czy dzisiaj zdarzają się zlecenia na takie właśnie, już bym powiedział, biurowe stroje jak garsonki? Czy panie zamawiają, czy już po prostu nie masz na to czasu? Nie, nie. Już w tej chwili bardziej zajmuję się kostiumami filmowymi, teatralnymi, właśnie do filmów reklamowych i programów telewizyjnych. Dobra, Kasia, jest ten 97 rok, zaczynasz szyć kostiumy do filmów reklamowych. Ja nie wiem, czy część z was pamięta ten czas, ale te reklamy wtedy jeszcze nie były takie... To był początek rynku reklamowego. Czy tam też były jakieś specjalne wymagania, zlecenia, czy to po prostu... no nie wiem, jakby, bo to był ten początek, czyli te reklamy, jak dzisiaj na nie spojrzymy, to będziemy trochę zażenowani poziomem tych reklam i tego, jak to było kręcone, jakie to były przesłania, natomiast to był ten czas, kiedy my to kupowaliśmy, te reklamy. Tak. Pamiętam reklamę margaryny. Aha, szyłaś do margaryny, do reklamy tak, margaryny no kostium? Bo ciężko było coś dobrać dla pani, dla mamy, taty i dziecka, więc trzeba było to uszyć po prostu. Dobrze, przechodzimy z reklamy już oczywiście do programów telewizyjnych. Pierwsze show telewizyjne. To też jest czas, kiedy te show zaczynały powstawać w naszych telewizjach. To był program mini playback show dla dzieciaków, tak. Ubierałaś te dzieciaki, tak, szyłaś im tak, kostiumy? Tak, szyłam dla wszystkich tych dzieci kostiumy. Czy dzieci to jest wdzięczny, nie chcę powiedzieć materiał, ale czy dzieci są wdzięczne do szycia kostiumu? Czy to na przykład są jakieś kłopoty przy przymiarkach? Nie, z dziećmi nie ma problemów z przymiarkami, absolutnie. Czyli rozumiem, że z dorosłymi są. Nie, ale już... nie, przepraszam. Ale akurat przy tym programie nie było wtedy żadnych problemów. No, ale to jest też końcówka lat 90. i jeszcze też nie mamy takich fajnych materiałów dostępnych w sklepach, żeby... No, ja pamiętam ten program i te kostiumy były po prostu wypasione. No, było z materiałami wtedy też jeszcze kiepsko. Był mały wybór tych materiałów, ale dawałyśmy radę. Dawałam radę. Kostiumografki kupowały po prostu też i gotowe rzeczy, które dopasowywałyśmy. Jasne. Teraz już będzie takie pytanie, bo w ogóle najdziwniejszy materiał, z jakiego musiałaś uszyć kostium? A, najdziwniejszy... Bo ja znam twoje konto na Facebooku, jakby też szyłaś mi jeden kostium, więc ten natomiast najdziwniejszy materiał, bo ty przedziwne te kostiumy szyjesz, wykonujesz, część sama też wymyślasz kreatywnie, bo to jakby no, najdziwniejsza materia, z której musiałaś uszyć. To są chyba plastikowe takie materie, które są ciężkie do szycia, ale głównie właśnie plastik tak zwany. A on wszedł bardzo teraz do kostiumów, w różnych show telewizyjnych przecież, bo to... A jak się szyje plastik? Bo może zdradzimy takie trochę sekretów, bo to jest, wiesz, wszyscy jak widzą taki kostium, to mówią wow. No, trzeba mieć w maszynie specjalną stopkę, specjalną taką podklejkę do stopki, żeby płynnie materiał się przesuwał. Bo on bez tej podklejki się po prostu nie przesuwa. Tak naprawdę. No niestety. I to jest... Kasia, bo to jest tak, że my zawsze widzimy czy w tych programach telewizyjnych, w show telewizyjnych, w filmach, w serialach, widzimy efekt twojej pracy, czyli te gotowe kostiumy. Ciebie nie widzimy nigdy. To też dlatego cię zaprosiłem, żebyśmy sobie porozmawiali i żeby pokazać, odsłonić pewien rąbek tajemnicy związany z tym, jak te kostiumy powstają. Przychodzi już, później mamy lata 2000, tych show telewizyjnych przybywa. Ja pamiętam dobrze Taniec z Gwiazdami. Taniec z Gwiazdami. Taki mój sztandarowy program to było You Can Dance w
TVN. No to powiem, że bardzo trudne zadanie, bo szycie do tańca, już do You Can Dance, bo jeszcze Taniec z Gwiazdami to jest jednak taniec towarzyski. Taniec z Gwiazdami był później. Najpierw zaczęłam od You Can Dance w 2007 roku. No to tu jest trudny kostium do uszycia, bo tu mamy taniec bardzo nowoczesny. Niejednokrotnie był w tym programie taniec współczesny pokazywany. No właśnie. Jakiś kolejny sekret, jak użyć taki kostium wygodny dla tancerki, tancerza? Te kostiumy są wybitnie rzeczywiście ciężkie do uszycia, ale kostiumografowie, którzy też projektują je, jakoś zawsze dajemy radę, żeby to wszystko było super dopracowane. I żeby dało się w tym te dziwne figury tańca nowoczesnego, współczesnego wykonać. No dlatego kostium jest szyty wcześniej, żeby tancerz mógł tak zwane próby zrobić na scenie i wtedy dopiero wykańczamy taki kostium. Dobra, a zdarzyło się tak, że musiałaś uszyć kostium w 24 godziny do jakiegoś show? Tak, tak, tak. Program You Can Dance to był dla mnie naprawdę wielka szkoła życia i szycia, dlatego że ja mam zawsze 3 dni na uszycie tych kostiumów dla, powiedzmy, 14 osób czy 16, które wychodzą na scenę. Niemożliwe. No to jest możliwe. Dla mnie jest wszystko możliwe. Ja to też wiem. No dobra, 3 dni na uszycie 14 kostiumów. Nie. No nie, no jakby. Tak, tak. Ale ty siedzisz wtedy na tym planie, gdzie oni to robią, nie, czy ja robisz siedzę to u siebie w pracowni. Tak, jeżdżę na przymiarki. To jest zawsze jeden dzień na przymiarkę. No i później siedzi się nieraz i noc, żeby to skończyć. A czy też jesteś w trakcie realizacji programu i tam z igłą i z nitką, czy z maszyną, że jak coś się stanie, żeby też natychmiast... Też jeżdżę. Czy to jest stresujące? Jak widzisz, dla mnie już nie. Już nie, a było stresujące na początku? Było, ale już w tej chwili nie. A zdarzyło się takiego, że kostium, który uszyłaś i na próbach było perfekcyjnie i w trakcie nagrania programu, czy programu na żywo, coś tam na przykład pękło, popruło się? To nie było zbyt widoczne. Ale zdarzyły się takie ale sytuacje. Zdarzyło się. No to jest, trochę cię podpytuję o te tajniki tego, co robisz i w jaki sposób też reagujesz na takie kryzysowe sytuacje, no bo jeżeli kostium jest uszyty i nagle coś gdzieś tam się w ruchu zaczyna pruć i jak kamera nie widzi, super, tak? Natomiast jak ty widzisz, to myślę, że tam jest, pojawia się jednak jakieś takie zdenerwowanie czy złość na siebie. No, w końcu ty uszyłaś. To już nie moja wina. A, to już nie twoja wina. Nie moja. Źle tańczyła, tak? Nie, to są też nici nieraz. No właśnie, pogadajmy sobie jeszcze trochę o materiałach, z których to wszystko teraz powstaje, no bo generalnie większość kostiumów powstaje już ze sztucznych materiałów. Tak, dzisiaj wszystkie taneczne są szyte z lajkry, z materiałów rozciągliwych, więc to już jest zupełnie inaczej. A normalne ubrania takiego codziennego użytku to są, wiadomo, szyte. Nie z lajkry, ale już też ze sztucznych, bo to jest... Trochę cię pytuję o te sztuczne materiały, oczywiście, bo jest moda na eko, że wszystko powinno być eko i tak dalej, natomiast te sztuczne materiały jednak inaczej wyglądają. One są bardziej widowiskowe tak naprawdę na scenie, one bardziej się błyszczą. No to jest ten efekt, który telewizja kocha, scena kocha te błyszczące materiały. Lamy, cekiny. O właśnie, cekiny. Jak szyjesz cekiny? To jest moja ulubiona. Cekiny są bardzo ciężkie do szycia. No, ale... To też podkładasz pergamin na cekiny? Nie, czy... musi być bardzo gruba igła do tego, żeby szyć. No proszę. I ja się też czegoś dowiedziałem, chociaż 3 lata szyłem cekinowe kostiumy dla siebie. Grubą taką 110 igłą. Tak więc jeżeli teraz dziewczyny, które albo chłopaki, które robią burleskę, bojleskę nas oglądają, to tu właśnie padła podpowiedź, jak te cekiny szyć, słuchajcie, igła 110. To tak, bo większość robicie sami, czasami korzystacie z usług zewnętrznych, ale jednak performerki i performerzy burleski szyją sobie kostiumy sami same. No dobra, cekiny były. No dobrze, teraz będą oczywiście seriale, filmy.
dla ciebie nie ma znaczenia, jaka epoka, jaki kostium, czy to jest kostium do filmu historycznego, czy do filmu współczesnego? Ja w większości do filmów współczesnych szyję, ale zdarzają się też i filmy kostiumowe, historyczne. Także dla mnie nie ma problemu z uszyciem takich kostiumów, czy takich kostiumów. Bo to, czy to jest tak, że po prostu przychodzi kostiumografka tak, mówi... dostaje projekt i ja ten projekt wykonuję. No to teraz będzie to pytanie, bo dawniej jeszcze byli oczywiście w fabrykach odzieżowych modelatorzy, krojczy i tak dalej, a ty dostajesz taki projekt, nie wiem, tylko rysunek, czy dostajesz już dostaję to... Dostaję rysunek. Rysunek i sama robię sobie konstrukcję do tego i szyję wtedy. Dobra, a czy na przykład szyjesz serię kostiumów czasami, że jest potrzeba, nie wiem, dla 10 osób w zespole taki sam kostium? To bardziej przy programach tanecznych, a w filmach nie. Dobra, najdziwniejszy kostium do filmu? Do filmu to może nie, ale do reklamy. Kosmonauta mój słynny. Widziałem na Facebooku, słuchajcie, Kasia ma konto na Facebooku. Katarzyna Jańczyk-Karasińska, wystarczy wpisać. I Kasia tam wrzuca zdjęcia tych kostiumów, które robi. Na części zdjęć Kasia sama się w nie ubiera, ale na części są osoby, które te kostiumy zamawiają. No to teraz najtrudniejszy klient, klientka. Najbardziej wymagający, że cały czas coś mu nie tak, jej nie tak w tym kostiumie. Czy są takie osoby? Bo... To już bardziej może przy... Ale żeby tak wymagających... Raczej nie. Raczej nie ma takich sytuacji, żeby coś się działo, że coś nie pasuje. Ale to nie ma takich osób, które mówią, no Kasia, pani Kasiu, pani tak uszyje, żebym na przykład był szczuplejszy albo była szczuplejsza. No są. Są takie sytuacje. No i jak sobie, wiesz, bo to są pewne, jak nie chcesz tych tajników zdradzać, jak zrobić wykrój, żeby na przykład wyszła u kogoś, kto nie ma talii. No to już jest indywidualne dopasowanie do tak zwanej sylwetki, więc... Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Potwierdzam, że wejdźcie naprawdę na profil Katarzyny na Facebooka, zobaczycie, jak dziwne kostiumy robi, jak piękne kostiumy robi i tak naprawdę, tak, nie ma rzeczy niemożliwych. A czy masz czas na przykład, jakby ktoś z ulicy przyszedł do ciebie i powiedział, że chce już jakąś... teraz coraz rzadziej. Tyle pracy, tak, tyle zleceń. Tak, jestem cały czas zapracowana bardzo, więc... Zajmuję się tylko i wyłącznie kostiumami. Nieraz, bo znajoma, to wtedy tak, ale cały czas jest praca. Ile godzin dziennie pracujesz? 12. 12. 12 godzin razy 5 dni czy razy 7? Razy 7. No to kiedy masz czas na kota, na spacery? Nie mam prawie w ogóle. Niestety. Praca to jest moja pasja, ja uwielbiam pracować. Jestem koziorożcem, więc jestem osobą, która dużo pracuje. No i jeszcze przyjdzie czas, żeby odpocząć. No bo też mówisz, że jesteś właśnie, to jest twoja pasja, twoja praca jest twoją pasją, jesteś szczęściarą, oczywiście tu powiem, bo robisz to, co kochasz i robisz to zawodowo. I to też widać w tych kostiumach, jak dużo pasji i serca w nie wkładasz. Bo to mówię, to naprawdę widać i to też nie jest tak, że jak oglądam serial, to jestem w stanie rozpoznać, bo takiego wytrawnego oka nie mam. W serialu jest bardzo dużo ludzi, czy w filmie dużo ludzi, ale gdzieś tam później się pojawia, że Katarzyna Jańczyk-Karasińska tam tę igłę i tę nitkę, że tak powiem, do tego filmu, serialu przyłożyła. Można w filmie polskim zobaczyć. Tak, jest też na filmie polskim jako Krawcowa, Krawiectwo. Do filmów tak. Jest wymienione, są, ale nie wszystkie chyba tam są filmy. Nie wszystkie. No,
Jakoś tak się złożyło. No tak to jest czasami. Czasami się nie łapiemy do kredytów, czyli do napisów końcowych, bo może mieliśmy za mały wkład przy danym filmie, a może po prostu ktoś tam nie dopilnował, żebyśmy się w tych kredytach tak znaleźli. Bywa. Pamiętasz ten kostium? Pamiętam, 3 lata temu go szyłam. Przysłała mnie do ciebie, poleciła cię Natalia Kida, która robiła perukę do tego spektaklu. To był spektakl Ogrodzenie. I pamiętam, jak wysłałem ci na Facebooku zdjęcie z filmu Piąty Element i spytałem, czy to w ogóle da się zrobić, czy to jest realne. No, oczywiście nie ma problemu. I pamiętam, jak do ciebie przyjechałem na przymiarki i przywiozłem ten materiał. I pamiętam twoją minę, która mi powiedziała jedno, oho. Oho, chyba to się nie uda, bo coś z tym materiałem jest nie tak. Możemy już powiedzieć, co z tym materiałem jest nie tak. No bo był nieuciągliwy, ale udało się wykonać taki kołnierz, jak powinien być. Tak, no ja... W tej chwili on jest już... Po trzech latach grania, eksploatacji, więc pewnie, na pewno można to jakoś jeszcze odratować. Więc moje pytanie jest, jak to w ogóle, jak ten stelaż jest zrobiony? Bo ja byłem przekonany, że tu będę miał taki kołnierz metalowy z drutów, taką konstrukcję mocno, że tak powiem, przeszłą, a on jest leciutki, mimo tego się utrzymywał tutaj prawidłowo, tak jak było zamierzone. Odpowiednia tutaj była klejonka do niego i usztywnione fiszbinami. Fiszbiny, właśnie. Fiszbiny, które utrzymują ten kołnierz. On w tej chwili wisi na wieszaku, więc tego nie widzimy tak naprawdę, jak w rzeczywistości wygląda. No, ja pamiętam też, jak był problem z tym tutaj, że tak powiem, z tym dekoltem tak naprawdę i cały czas gdzieś ten kołnierz nam uciekał i nagle Kasia wymyśliła, a tu wszyję hawkę, tu dam 2 dżety i się okazało, że taka hafteczka, słuchajcie, zrobiła to, że ten kołnierz normalnie zaczął się utrzymywać z tyłu i wyglądać tak, jak było to zamierzone. Ciężki materiał był do szycia? Taki aksamit nieuciągliwy jest zawsze ciężki do szycia, ale udało się. No udało się, kostium świetnie się sprawdził. Ty widziałaś ten kostium na scenie, bo widziałaś spektakl. Widziałam, byłam na premierze. Jakie jest poczucie, jak widzi się swój kostium na scenie w teatrze? No na pewno duma, że to gra kostium, który własnoręcznie wykonałam. No bo trochę inaczej jest chyba w filmie, trochę inaczej w teatrze. Nie? W teatrze bo to jest... tak, inaczej. Mhm. Bo to w filmie po prostu to tak jest szybko... Jest to film, a tutaj jest to na żywo, więc można to podziwiać na scenie. Ja byłem bardzo dumny z tego kostiumu, cały czas jestem z niego dumny, z jednego powodu, bo wszyscy potem mi mówili, że ja w nim błyszczę, że ja w nim śnię tak naprawdę. To jest twoja zasługa, no, bo to... Wyglądałeś rewelacyjnie. Oczywiście ja miałem dużo wątpliwości, jak żeśmy jeździłem na przymiarki, mówiłem, i to właśnie ja byłem ten, który chciał, żeby wyszczuplić. A Kasia po prostu się uśmiechnęła i zrobiła tak, że ten kostium rzeczywiście doskonale wyglądał i też się, mimo tego, że nie był rozciągliwy, doskonale się sprawdzał na scenie. Tak. No bo ja siadałem na ziemi i chodziłem i te siadania były dla mnie najbardziej przerażające, czy jak to jest nierozciągliwe, to czy on wytrzyma te wszystkie. Wytrzymał mimo wszystko. Jak widzimy, jest po 3 latach. Jednak eksploatacji, czyli nie wisiał na wieszaku, tylko był, zresztą widać, że on już jest mocno zmaltretowany. Trochę podróży też przebył i da się to jeszcze jakoś odratować, żeby... Po prostu dobre uprasowanie tego. Proszę, i to jest wskazówka. Dobrze uprasować. I wtedy będzie dobrze. No teraz jest wyciągnięty rzeczywiście z magazynu. A w magazynie to się gniecie. Zresztą jak widzicie tutaj za nami, to jest tak upchane wszystko, bo tych kostiumów trochę mamy. Kasia, jakie masz wyzwania na najbliższy czas teraz? No, w tej chwili będę szyła do... niebawem do filmu, serialu amerykańskiego, który będzie kręcony w Warszawie i we Wrocławiu. Także to są moje najbliższe plany. Jeszcze wcześniej będę szyła kostiumy do programu LOL. Kto się śmieje ostatni. Część artystyczną do no,
przepraszam, część artystyczną na europejskie igrzyska olimpijskie. Które będą w Krakowie. Które będą w, tym w Krakowie. Roku, tak? W tym czyli roku. Jakieś wakacje, coś? Czy nie, niestety wakacji nie będzie. 7 na 12 z maszyną do tak, szycia i tak. z przymiarkami. I podróżami, rozumiem, bo jednak no, będzie trzeba jechać z tymi kostiumami. Będę pracować na planie we Wrocławiu i w Warszawie. Mm-hmm. Słuchajcie, moją i waszą gościnią była cudowna osoba, której efekty pracy zawsze możecie podziwiać w różnych show telewizyjnych, w serialach, w filmach, też w teatrze. Kasia, jakieś masz marzenie jeszcze zawodowo? Ja myślę, że już jestem spełniona zawodowo. Mm-hmm. A jak długo jeszcze zamierzasz szyć? Na tyle, ile mi zdrowie pomoże. Na tyle, ile mi zdrowia wystarczy. No, czyli to rzeczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest twoja pasja i tak dużo serca w to wkładasz i to naprawdę widać. Kasia, pięknie ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz dziękuję za ten kostium i za wszystkie kostiumy, które szyjesz, bo po prostu są piękne. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dzięki wam bardzo, że jesteście z nami. Dzisiaj zdradziliśmy sekret Kasi Krawcowej, która wyczarowuje z różnych materiałów cudowne kostiumy. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie albo śledźcie nas na Instagramie. I cóż, nie tylko bądźcie z nami online, ale też przychodźcie do teatru, oglądajcie teatr na żywo, a może traficie na spektakl, w którym zobaczycie kostium Kasi na żywo. To się wydarzy też wkrótce. Dziękuję wam, cześć!